Berek, dzień doberek. Witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. I witam się z Wami z kawą. A jak kawa, to z Monią, czyli z Misią. Słuchajcie, właśnie jestem w trakcie mojej porannej rutyny. Zmyłam gary. Moja poranna rutyna, słuchajcie, mycie garów. Przygotowano mam stertę papierów, ponieważ wybywam do czego? Do urzędu, chciałam iść do biura. Do urzędu, słuchajcie, załatwiać sprawy. Jeżeli chodzi o to, co mam dzisiaj na twarzy, to zastosowałam to, bo chyba, słuchajcie, w pudełeczku. To jest 8 w 1 Power Serum, bez parabenów i tak dalej, New Age Marcel. Nakłada się to, słuchajcie, dość fajnie, bo to jest coś takiego jak primery, czyli to ma taką konsystencję, słuchajcie, taką silikonową, takie silikonowe wykończenie. I to powoduje takie coś, jakby wiecie, jak są to takie produkty na pory, na zmniejszanie por. No to właśnie to mniej więcej tak jakoś widzę działa. Także bardzo fajne, bezzapachowe, bez jakiegoś większego dodatkowego szału, więc to jest to. Pod oczami mam Biotanic Anti Wrinkle Lifting Eye Cream. Ten taki, co kupowałam go razem z kremem na dzień. Teraz co zrobię, użyjemy sobie właśnie tej zalotki takiej na ciepło. Ja jestem bardzo ciekawa. Wczoraj tak troszeczkę tylko testowałam, ale przy moich rzęsach będzie to naprawdę znikomo chyba widoczne. Dobra, włączmy, bo ona 30 sekund musi się. Włączyłam tutaj i będzie już za chwilkę czuć, jak będzie ciepłe. Co jeszcze będę chciała zrobić? Będę chciała użyć tego podkładu w sticku chyba. Chociaż przyjdę też z testem do Was, to może go zostawię do testu. Może zrobimy sobie pierwsze wrażenie, tak. Dzisiaj muszę wziąć jakiś inny podkład. Mam tutaj ciemny i jasny. Jeden to chyba był, słuchajcie, ten jednak Dior, nie Dior, Estée Lauder Double Wear chyba, a to jest Lancome, a czemu ja mówię do lusterka? Ja nie wiem, czemu ja powiedziałam do lusterka, słuchajcie. Głupie przyzwyczajenie. To jest Estée Lauder Double Wear, a to jest Tint Idol Ultra Well od Lancome. I może ten sobie nałóżmy, bo ja widzę, że on jest taki dość jasny. Nałożę go dzisiaj chyba ręką, bo szczerze Wam powiem, ty w ogóle coś tu jesteś? On tak wpada trochę w różowe tony. Nie wiem, czy to będzie do końca fajne. Nie wiem, czy to jest dla mnie dobry odcień, słuchajcie. Ja już nie pamiętam, kiedy ja go używałam. Chyba bardziej zimą. No ale spróbujemy. Naniesiemy go ociupinkę i powinnam to zrobić szczoteczką. A szczoteczkę mam. Gdzie ja mam szczoteczkę? Jest szczoteczka tu. Słuchajcie, ja już po prostu, wiecie, pakuję rzeczy i ja już nie pamiętam połowy, gdzie mam. Światło mam tutaj tak zaczepiste, że już w ogóle nic nie widzę. Więc muszę wyprać już, słuchajcie, tą szczoteczkę znowu, bo ostatnio ją używałam. Nie wyprałam. No i dzisiaj ją używam. Także po dzisiejszym już muszę ją wyprać. Nie widzę, słuchajcie, nawet jak ja wyglądam. Zaraz Wam powiem, bo tutaj mam bardziej światło dzienne i w sumie tak powinnam nawet się malować jakoś, a Was zostawić. Tak, tylko nie chcę, żebyście tam patrzyły mi, wiecie, w bałagan. Żeby zaraz mi ktoś nie zarzucał, bo ktoś może nie wiedzieć, że się wyprowadzam i zaraz będzie, ale tam ma brudno. No. Są takie, co tak lubią, słuchajcie. Co je to po prostu wyszczupla. Że mi tak napiszą. Ok, ja myślę, że chyba wystarczy. A tego po prostu Double Wear jeszcze dołożę. O, ciupinkę, tylko on jest ciemniejszy i właśnie to trochę nie będzie chyba fajne. Czy ty w ogóle jeszcze tu jesteś? Jest jeszcze. No, dość ciemny. Kurczę, mogłabym nim wykonturować, słuchajcie, prawie że twarz. Nie, no przesadzę, aż tak bardzo ciemny to nie jest. Nie, no nie jest aż tak ciemny. No i 30 sekund, słuchajcie, minęło. Kurde, wkurzają mnie te moje włosy, nie mogę ich złapać tą spinką. Więc można przystąpić do podkręcania na ciepło rzęs. Nie wiem, jak mam to zrobić, żebyście wy trochę widziały. Coś mnie drażni znowu oko. No, także tak jak widzicie, jakoś tak to ma działać, tylko że ja mam bardzo krótkie rzęsy, co teraz możecie dopiero dostrzec tak naprawdę. One są naprawdę strasznie krótkie. Fajne uczucie jest to, takiego ciepłego, tak wiecie, jakby lokówkę jakbyście używały centralnie. No i słychać, jak to fajnie tak czesze. Także zobaczymy, no. Raczej chyba tutaj spektakularnego efektu nie osiągnę. Gdzie jest tablet? Tam gdzieś leży. Nie wiem nawet, dziewczyny, czy to będzie widać, to moje w ogóle podkręcenie.
ale mam wrażenie, że mało widoczne. I trochę tego nie rozumiem zamysłu, ale okej, niech będzie, będę próbowała. Bardziej chyba to wypadło jako gadżet, aniżeli coś wow, bo tak jak mówię, znikomo jest tutaj ten efekt. Dajcie mi znać, jak macie, używacie taką na ciepło, słuchajcie, zalotkę. Może ja po prostu coś tu nie tak używam. Dobra, ona musi sobie 30 sekund chyba ostygnąć, więc chowam tu tylko szczoteczkę do wyczyszczenia. Kurde, wkurzają mnie te włosy. Pewnie was też, co? No ale widzicie, takie mam pokręcone, a nie chcę mi się teraz prostować, bo się śpieszę po prostu. Za chwilę będę musiała wychodzić. Aczkolwiek jeszcze chciałabym zahaczyć o listonosza. Jeszcze położymy sobie ten produkt, taki fajny, trochę wyrównujący tutaj, wygładzający, o. Myślę, że jeżeli chodzi o cienie, to nie będę dzisiaj szalała, bo nie potrzebuję, ale za to potrzebuję na pewno, słuchajcie, brew. A jeżeli brew, to znowu muszę się tu gdzieś odnaleźć. Benefit. Kredeczka. Przyciemniam. W ten sposób. Mam nadzieję, że tu widać. Patrz, to ma dużo białego. Ale są... No nie wiem, zobaczysz, co pani powie. Kochanie, wziąłeś śniadanie? Pa. Dobra, czekajcie. Ja myślę, że chyba wystarczy. Ja nie chcę takich, wiecie, nie chcę mocnego efektu. Chciałam coś bardzo delikatnie. Za chwilę spróbuję w ogóle zgrać te pliki, żeby mieć wolne miejsce w telefonie. Pędzelek wziąłem jakiś pierwszy, lepszy, bo nie wiem, gdzie położyłam mój z Real Techniques. Czekajcie, muszę zobaczyć się po światło, bo czasami tak jest, że przy ciemnym świetle coś robimy, mówimy wow, fajnie. Wychodzimy w światło dzienne, a tu surprise, nie? No, tego bym nie chciała. Tak się będę tutaj patrzeć. Co zapomniałeś? Dobrze, Misiu, niech one se będą, bo ja i tak wychodzę. To nic, niech se będzie. Leć, kochanie, do szkoły. No, idź do szkoły, znaczy nie do domu. No, także dzisiaj zastosujemy sobie ten tusz pierwszy raz, ale i tak zrobiłam jeszcze makijaż z nim. Unlimited Mascara, czy tam Unlimited, jak kto woli. Szczoteczka mi się bardzo podoba, jest silikonowa. Teoretycznie chyba nie nabiera dużo produktu. Tak słabo pachnie. No i sprawdźmy to. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Pierwsze wrażenie to jest mega objętość. Po prostu mega volume. Dziwne bardzo uczucie. Jeszcze chyba nigdy czegoś takiego nie testowałam. Oczywiście, jeżeli macie ładne swoje rzęsy, super tusz. Słuchajcie, ekstra. Aż się boję dolnych malować. Wyglądało to tak, jakby nabierał za dużo produktu, ale nie nabrał za dużo produktu chyba raczej. Zresztą za chwilkę ocenicie same. Nie używam dzisiaj żadnych cieni, tak jak mówię, bo mam dzisiaj trochę biegania, więc nie potrzebuję tutaj super ekstra makijażu. Widziałyście zresztą mnie przed, teraz będziecie widziały, słuchajcie, po. Fajnie pogrubia, bardzo fajna objętość, to na pewno. No i okej, robaczki, wracam już do was, czekajcie, bo nie mogę się po prostu okiełznać tutaj z tą spinką, tak mnie denerwuje, że masakrito, po prostu chcę spiąć włosy, ona jest jakaś taka rozruchana, że mi tak jakoś słabo te włosy trzyma. Wyglądam też przez okno, bo może akurat zdążę na listonosza, nie mam pewności. No, także słuchajcie, musiałam zgrać pliki niestety, bo już mi pokazywało, że mam mało miejsca. No i dalej używamy ten tusz. Jeżeli chodzi o objętość, to jest chyba mistrz mistrz objętości. Czy wydłuża? Na pewno coś wydłuża, ale chyba najbardziej widać tutaj tą objętość. Słuchajcie, ja nie mam tyle rzęs. Ja normalnie nie mam tyle rzęs, a najlepsze jest to, że nie mam tyle rzęs, a widzę je, że mam, bo po nich teraz jadę szczoteczką. Także on świetnie podkreśla. Fajny jest ten tusz. O, masakrycznie fajny tusz.
Spoko, nowe określenie. Wydobywa z waszych rzęs naprawdę wszystko, co najfajniejsze. Super. Ode mnie normalnie 1000 łapek w górę. Fantastyczny. Polecam wam bardzo gorąco. Unlimited Mascara od L'Oreal. Ta teraz najnowsza. Zatkam ją sobie, słuchajcie, mimo wszystko, żeby mi się nie wyginała. Także tak to wygląda. No powiedzcie, że nie ma szału. No jest szał jak nic. Nie patrzcie się z tyłu na bałagan. Od razu mówię, bo no, przeprowadzam się, więc siłą rzeczy bałagan będzie. Dobra, zastosujemy może sobie właśnie niestety ten nieszczęsny Wunder Kiss w kolorku nude. Tak jak mówię nieszczęsny, bo wczoraj wam właśnie nagrałam w holu i mówiłam wam, że wolałam różowy albo już nawet przeźroczysty. To nie był dobry wybór z tym nudziakiem. Bo zobaczcie, on mnie tak przygasza, ja mam wrażenie. Nie wiem, wczoraj Oli mówi mama, ale przecież on jest bardzo ładny. Moje dziecko stwierdziło, że mi pasuje, a ja się przy nim czuję taka jak trup. Nie wiem. W każdym bądź razie zapach jest przepiękny, uwielbiam ten zapach. Pudełko można już wyrzucić, nie przyda nam się. To było do tego eyelash, to też nam się nie przyda, pudełko też nam się nie przyda. Już koniec zbieractwa pudełek, bo po prostu same pudełka. Szczoteczkę tylko sobie zostawię, a to leci do wyrzucenia, tak? Coś jeszcze miałam do wyrzucenia, czy to wrzuciłam? Wrzuciłam. No, także tak by to wyglądało. Co jeszcze możemy sobie zastosować? Coś nowego dzisiaj, szybko. I się zastanawiam, czy zrobić sobie hulą, czy zastosować tą paletkę. Jezu, jestem po prostu teraz, nie wiem co wziąć, ale albo to, albo w sticku, a może bronzer z hula właśnie, ja taka byłam jego ciekawa. Może dzisiaj na początek delikatny makijaż, to sprawdźmy sobie ten hula, ale tym konturem też chyba sobie pociągnę. No jestem mega ciekawa, słuchajcie, tych produktów. Delikatnie sobie tutaj, chociaż delikatniutko może nosek. Nosek bym chciała sobie zmniejszyć, dlatego tak, a nie inaczej tu tutaj uczyniłam. Dobra. Nie wiem, czy w ogóle dobrze to robię. Nie mam żadnego pojęcia. Ok. Czekajcie, bo muszę mieć światło dzienne. Fajnie się rozprowadza, super się rozprowadza. Naprawdę ekstra. Także biorę pędzelek. Nakładamy hula, ale się sypie. Ciekawa jestem, czy, bo niby on jest taki, wiecie co, w opiniach on jest niby taki uniwersalny i w ogóle. Wygląda na dość ciemny, ale nie jest ciemnym. Nie jest ciemny. Ale widoczny. Ale widoczny, ja go widzę, więc jest ok. Faktycznie jest taki bezpieczny. Zrobiłam sobie właśnie bluzę naszą. Moją i Tomka, z tym królowa i król. Pisałyście, że fajne, bo mieliśmy to wszystko ubrane, znaczy to wszystko, mieliśmy ubrane, te bluzy na... Osypuje się, ale fajne, faktycznie jest taki bezpieczny. Fajny. Nie wiem, czy byłby to mój ulubiony. Nie wiem, dlaczego taki był zachwyt, bo powiem wam, że już zdecydowanie chyba wolałam wykończenie tego mojego kremowego z... Myślałam, że mam plamę, a to nie ma plamy, czy nie? Nie, to chyba pada mi tu światło, tak? Tu widzicie? Pada mi światło chyba, bo ja tu plamy... Czekajcie, a tu? Nie, tu już jej nie widzę. Także tak pada światło. Nie używam już nic więcej, ale jeszcze dajmy sobie może lekko rozświetlenia i użyjemy póki co tej dzisiaj paleci. I to jest The Cali Contour, czyli kalifornijski kontur. I dajmy sobie po prostu ociupinkę, ale ona jest fantastyczna, jaka ciężka jest. To lusterko więcej waży niż ta cała chyba paletka. Lusterko jest ogromne, zobaczcie, ogromniaste. Więc spoko. Dajmy sobie, zmieszam sobie te dwa. Ale się osypuje. Osypuje się. Dobra. No i troszeczkę ocieplimy. Nie chcę dawać dużo, bo bardzo jestem ciekawa tej mojej nowości, którą zamówiłam. I właśnie dzisiaj dostałam teraz niedawno SMS-a, że już jest do odebrania. Fajna, fajna tafla. Mi nie bardzo pasuje aż taki, wiecie, taki przesadzony tutaj rozświetlacz, ale co tam,
raz się żyje, słuchajcie. Trochę mogę. Nie pasuje mi, no bo wiadomo, że dlatego, że mam zmarszczki. No to nie muszę mówić. Dlaczego? Dobra, ale ociu pink, ale faktycznie taka fajna tafla. Tu już dałam chyba za dużo, a tu chyba za mało. Nic nie widzę, słuchajcie, w tym świetle. No, fajny. Super jest. Ekstra, słuchajcie. Nie wiem, czy wy to będziecie... O, tutaj. Widzicie to? Szał. Czyli ten złoty taki daje fajny efekt. Bardzo fajny. Bardzo, bardzo fajny. Myślę, że polubię się bardzo z tą paletką. No i może ociupinkę różu. Jak już tak się machamy. Ale to dosłownie ociupineczkę. Róż jest bardzo bezpieczny, taki raczej zimny, ale nie brudny. Tak jak te bronzery. Naprawdę super ekstra sprawa. Co jeszcze mogłabym zrobić? Mogłabym ciut dać i chyba właśnie dam jeszcze ociupinkę. Poczekajcie, ustawię sobie lusterko, tylko bo się przestałam widzieć. A zaraz sobie zrobię kuku. Nie, no jest ok. Jest ok. Chciałam dać sobie tego rozświetlenia na łuk brwiowy, tylko ja potrzebuję do tego pędzelka. Po prostu, czekajcie, wezmę pędzelek ten z Essence. Ok. I ociupinkę tego jasnego po prostu tu pod łuk brwiowy, żeby rozjaśnić trochę i powiększyć moje oko. Patrzę tak za tym, kurczę. No, jak on ma? Dentystą powiedziało mi się, bo przyszła kartka dzisiaj do Grecjana, no, że ma iść do dentysty na kontrolę, że już minęło tam, nie wiem, 3-4 miesiące, bo oni tak zawsze wysyłają. Nie był pocieszony. Dlaczego ja nie używam tego lusterka? Nie wiem. Dobra. No nie, myślę, że starczy. Słuchajcie, rozjaśniłam sobie, ale tu jest tak ciemno, że nic nie widziałam. Jest ok. Może jeszcze kącik oka. W kąciku też sobie rozjaśnię. A co? Myślę, że wystarczy. Rozjaśnię, nie rozświetlę, dziewczyny. Super, myślę, że to będzie ulubiona moja paletka do konturowania, ocieplania twarzy. No i rozświetlacze też widzę, że są naprawdę bardzo, bardzo dobre, fajne, bo dają taką delikatną tylko poświatę. Słuchajcie, nie są jakieś chamskie. Rozetrę tylko sobie, bo tutaj to chyba przesadziłam z tej jednej strony, co? Dajmy sobie jeszcze coś na łuk kupidyna. Kupidyna! Nie wiem, czy ten będzie dobry. Czy zmieszać je jakoś? Ten jasny? Czy to będzie tak bezpiecznie, słuchajcie? Nie, no teraz widzę, słuchajcie, już po tym błyszczyku, że on jakoś tak się, wiecie, wpasowuje. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że jest taki dla mnie przyciemnawy. Nie przyciemnawy, przygaszony. Nie wiem, czy ta konsystencja tego rozświetlacza tutaj jest dobra. Pixie, ten najjaśniejszy. Wszystko oczywiście jeszcze i tak Wam jeszcze raz nagram powoli, jak będziemy sobie robić jakiś makijaż. Coś sobie wypróbujemy. A, to miałam wyrzucić. Ok, no i tak by to wyglądało. Poprawię oczywiście sobie usta standardowo, bo jeszcze przecież nie wyszłam, a już prawie, że go zjadłam. W przenośni oczywiście. Bardzo smaczny, bardzo fajny. Biorę go ze sobą do auta, chciałam powiedzieć, do torebki. Dobra, i tak by wyglądał mój makijaż taki wyjściowy do biura do załatwiania spraw. Myślę, że jest ok. Przepiękny jest ten tutaj brązowy. Fajne, bardzo fajne kosmetyki. Fajny jest ten bronzer do konturowania i do ocieplania twarzy. Ja nie wiem, czy będziecie cokolwiek właśnie widziały, bo jak widzicie, tutaj ze światłem to jest po prostu, ja nie wiem, o widzicie? Tu jest taki brązowy, gdzie nie, gdzie będę wyglądała pewnie jak brudna, ale to tak jak mówię, no gra światła. Tutaj wygląda bardzo ładnie i tu jest też tak świecąco. Przepiękny jest. Taka faktycznie tafla, tak dokładnie jak Kitulec mówiła. Także właśnie u Kasi widziałam na kanale dokładnie ten brązer i to u niej w Lubieńcach Czerwcowych. Także tak by to wyglądało. Ja się zbieram, pakuję rzeczy, biorę chyba plecaczek, wydaje mi się, albo tą czarną dużą torbę. O tak. Pakuję rzeczy i odezwę się do Was może niebawem. Tadam! Dobrze, robaczki, ja już jestem. W ogóle zapomniałam, że vloga nagrywam, przepraszam. Byłam właśnie w bucie i w sumie szkoda, że zapomniałam, że nagrywam vloga, bo pokazałabym Wam, jakie fajne promocje były. Ale z drugiej strony też nie bardzo w sklepie można nagrywać. Czekajcie, bo weszłam tak, że po prostu zaraz mnie coś puknie. Jeszcze nagrywam. Dobra, niech Pani jedzie. Czekajcie, bo lecę pod auto. No, lecę już, jak widzicie, właśnie z Butsa. Lecę do McDonalda, przechwycę sobie
tylko kawę i cheeseburgera oczywiście i będę spadać do domku. Jeżeli chodzi o załatwienie spraw, niestety nie wszystko udało mi się załatwić, ponieważ nie było tej pani, która ostatnio mnie przyjmowała, więc to, ale za to mam tu perełki. 3 perełki z NYXa w zaczepistej promocji. Słuchajcie, każdy z produktów, który w sklepie kosztował około 6, chyba 7 funtów, to tu 6-7, tak, to teraz wyrwałam za 2 funty. No, także 3 produkty z NYXa za 6 funtów. Czyż to nie jest dobry deal? No, deal życia. I to jeszcze z NYXa. Wahałam się jeszcze nad tym primerem takim, słuchajcie, z tym Honey. On jest nowy i to jest z tymi takimi drobinkami złota, czy tam plasterkami złota, ale nie wiem do końca, nie jestem przekonana. Chyba sobie za chwilę tutaj siądę na dworze, bo jest bardzo fajna pogoda i się do Was zaraz odezwę i pokażę Wam, co kupiłam. No, także wchodzę po jedzenie. Czy ja dobrze weszłam? Dobrze. Dobra, odzywam się do Was za chwilę. Hejo, hejo, witam się z Wami już tutaj ze stolika. Kurde, jaki mam nie ogar dzisiaj na głowie. Spinka, którą mam spięte włosy, słuchajcie, w ogóle się nie trzyma kupy. Nie wzięłam chyba patyczka do mieszania. O nine. Nie dali mi patyczka, a ja też nie wzięłam. No ja musiała tam jeszcze raz chyba lecieć. Wzięłam sobie właśnie kawcie latte. Nie wiem, jak sobie zamieszam, słuchajcie. Nieważne, jakoś damy radę. No nie dali nic. No, także jestem w Macu, wypiję szybko, słuchajcie, kawę. Nie wiem, jak sobie ją zamieszam, palcem chyba. No nie pójdę, bo ona musiała zostawić tutaj wszystko. Aj, Jesus. Nieważne, dobra, wypiję gorzką. Nie ma lipy. Wzięłam sobie wersję tą latte z toffee, także będzie trochę słodkie. Wzięłam sobie standardowo cheeseburgera. O, dali rich tomato dip. Do pewnie tych serkowych takich kuleczek. No i pokażę Wam cudeńko moje. Ta-da! To jest to cudeńko, po które dzisiaj właśnie jechałam, słuchajcie. Znaczy jechałam, no nie jechałam specjalnie, tylko tutaj przyszłam specjalnie po to. Holender jasny, nie mogę ogarnąć włosów. No, mogłam kupić sobie spinkę. Dobra, nieważne. Strasznie to wygląda, nie? Powiedzcie mi. Także Smashbox we współpracy, czyli kolaboracji z Vladą. Nie wiem, jak się czyta Vlada Haggerty, makeup artist i Instagram star. Także bardzo proszę, możecie wejść sobie na konto Vlady, Petal Metal Highlighter i ja mam w odcieniu Rose Mantic, taki. Jest przepiękny, pokażę Wam w domu. Opakowanie jest przecudne, to będzie chyba najpiękniejszy mój rozświetlacz ever. No, także to jest rzecz pierwsza i pokażę Wam szybko tylko 3 rzeczy i biorę się za jedzenie, bo muszę spadać do domu zaraz. 3 rzeczy, jakie zakupiłam, proszę bardzo. Clearance, czyli mamy tutaj promocję, przecenę. Odklejam, bo już we vlogu będzie, to już nie muszę 500 tysięcy razy pokazywać. Dobra, odkleję chociaż tyle, żebym mogła się dostać do zakrętki. Wybrałam sobie, to jest ten, one chyba wszystkie są, Butter Gloss i to chyba też był Butter Gloss i nie, 2 wziąłam, sorry, 3 odłożyłam. Takie 2 produkty, nie wiem, czy widzicie dobrze kolory, bo ja po prostu nie wiem, czy cokolwiek tu widać, nie wiem, czy nie powinna wsiąść w drugą stronę. Także mamy tutaj, słuchajcie, 03, mamy tutaj 09, taki trochę bardziej różowy, ten jest taki candyowy, czyli taki bardziej neonkowy, a ten jest taki przygaszony różowy, czyli brudny różowy. No i rzecz ostatnia to jest Soft Focus i to jest, słuchajcie, nic innego jak koloryzująca baza pod makijaż. Zobaczymy, to jest w kolorku 02 Medium Beige, tak wygląda, sorry. Tak wygląda, tak opakowanie, pewnie będzie w tubce. Nie wiem, zaraz będę sprawdzać. No i co? I nie będę sprawdzać. O nie, będę, czekajcie, zaraz wam pokażę. Nie pokażę wam, bo jest zaklejone, także pokażę wam to z domu. Więc no, dajcie znać, słuchajcie, 3 rzeczy z NYXa za 6 pounds, myślę, że to jest naprawdę super deal. No i niestety tu promocji nie mamy, ale muszę wam pokazać, muszę, bo ja po prostu nie mogłam. Jak normalnie zobaczyłam, że mogę sobie to kupić, to No, powiedzcie, czyż nie jest piękne, czyż to nie jest cudo po prostu. Jest takie bardzo stabilne, lusterko jest również dość duże, dość spore. Oczywiście tu jeszcze mam wygrawerowany napis, także też fajna sprawa. A tak prezentuje się sam produkt. Tak się prezentuje, nie wiem, czy Wam światło tutaj odda, ale mam nadzieję, że tak. I to jest, słuchajcie, rozświetlacz przepiękny.
Nie, nie pachnie. Myślałam, że będzie pachniał różami. Fajnie by było. No, także takie magnezowe trochę. No, magnezowe. Pudełeczko fajne, piękne. Zobaczymy. Oczywiście będziemy testować. Mam nadzieję, że się z nim polubię, bo jak nie, to ja nie wiem. To nowość, jaką zakupiłam w sumie już w sobotę, a dzisiaj byłam odebrać, bo były out of stock, out of order. No, także ja się biorę teraz za apu. No i co? I odezwę się do Was już pewnie z domu, bo bez sensu będziemy się odzywać z autobusu, ale te włosy dzisiaj to jest po prostu porażka jakaś. Nie wiem. Zaraz sprawdzę, czy jak siądę odwrotnie, czy będzie lepiej. Czekajcie. Zaraz Was odwrócę. Czy to by był dobry wybór? Czy to by było lepsze? Słuchajcie, chyba lepsze co? Ale ze mnie normalnie vlogerka jak z kasiej dupy trąba. No, dobra, będzie lepiej. No i chyba tu mogłam Wam pokazać kolory, ale już dobra, nieważne. I tak Wam je pokażę, słuchajcie, jak będę w domu. Bo i tak będziemy ich używać. Zrobimy sobie test, zrobimy sobie pierwsze wrażenie, tak, że wszystko porobimy. No, a ja się biorę teraz za apu, piję kawkę, więc jeżeli ktoś z Was jest w trakcie posiłku lub picie kawy, to oczywiście smacznego. Pyszna kawa, zaraz idę chyba, nie wiem, czy na autobus muszę jechać dwa razy, bo muszę tu wsiąść i dojechać do bus station i w drugi wsiąść na bus station i jechać do domu, także no. Będę się czuła jak, wiecie, w tej książce o psie, który jeździł koleją, no. Tam chyba ktoś z tyłu. A, pan okna myje, czy pani? Nie wiem, nie widzę, serio, światło mnie razi. Także mega zadowolona jestem z zakupów, bardzo, bardzo. Czekajcie, tylko se dziabnę tu keczupem, bo to tak za mało dają do środka. W ogóle coś dzisiaj kamerowali, nagrywali, zdjęcia robili w środku. Coś się dzieje, reklama. A od razu menadżer uśmiechnięty, słuchajcie, ducha, ducha. Jacy wszyscy byli dzisiaj mili i sympatyczni, jak nigdy. No, także biorę się za apu, odzywam się do Was niebawem. No, do usłyszonka.